Cześć wszystkim. Jest jeden w Polsce szlak, który bardzo chciałem zrobić. Jest to szlak Orlich Gniazd. Jesteś na kanale Wibracje Szlaku, a to jest szlak Orlich Gniazd pieszy rowerem. Witaj w kolejnym odcinku rowerowym. Dziś będzie tak szybciutko przejazd ulicami miasta Krakowa. Przejadę przez Stare Miasto aż do Wawelu, a następnie będę się kierował na szlak Orlich Gniazd. Szlak Orlich Gniazd jest jednym z najstarszych szlaków w Polsce i jak dotąd moim szlakowym numer jeden w kraju. Trasę zaczynam w Krakowie, więc pamiątkowe zdjęcie ze smokiem musi mieć miejsce. Czeka na mnie ponad 200 km na rowerze, który jest zapakowany sprzętem kempingowym, więc jest duża szansa na noclegi na dziko. Aby trasę urozmaicić, zamierzam przebyć wersję pieszą, oczywiście rowerem. Zapraszam do obejrzenia. Koniec drogi rowerowej. Drugi znaczek na trasie. Skręcamy w prawo. Znaczek trzeci. Kraków zostawiłem za sobą. Nigdy tu jeszcze nie byłem, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak na razie, sami piesi, zero rowerów. Po mojej lewej stronie są jeszcze ogródki działkowe. Droga pełna wybojów i dziur maści wszelakiej. Ale ptaszki fajnie śpiewają. Samochodów już nie słychać. O, tutaj już można sobie odpocząć. Ja dopiero co wyjechałem. Przejeżdżam teraz koło Młynówki na rzece Rudawie. Temperatura dzisiaj nie rozpieszcza, 38 stopni w słońcu, a jest godzina 12:30.
Niby są znaki, ale nie ma, nie? No właśnie, gdzie? Teraz chyba tam. Ja pierwszy raz tutaj dojadę. Ja również, już dwa razy pojechałem, chyba ze 3 km jestem ekstra, nie od Krakowa. Ja też zrobiłam tam gdzieś kółko, bo pojechałam krakowską zamiast... Tutaj w lewo. Aha, ta pierwsza? Ładnie mi szedł ta matko jedyna. No zobaczymy. O nie.
I dla mnie podwójny espresso. Paczułtkowice, Poczułtowice. Jak na razie przejechane 56 km z Krakowa, liczając może 6 do 8, szukanie serwisu rowerowego i zjazdy ze szlaku. Jakiś sklepik. Zobaczymy, co mają. Okay. Czy widzicie to, co ja? Ile tu dobroci? Makocim 0%. Pięknie schłodzone. Sprzedane. Jest godzina 18. Ja jestem około 60 km za Krakowem. Jeszcze spróbuję przejechać 20-30 km i szukamy miejsca na nocleg. Rewelka. Witajcie Racławice, witam w Czubrowicach, w lewo w stronę zachodzącego słońca. Na liczniku 63 km, zmierzam do Olkusza, poziom energii 0. Właśnie przed chwilą była strzałka, że szlak skręca z asfaltu. Jestem ponownie w lesie. Każdy rodzaj dziur jest na tej drodze dostępny. Wiśni nie było na trasie, ani brzoskwin, ale za to są jagody.
tu za miejscowością Osiek szlak Orlik Gniazd ponownie odbija, tym razem na prawo od drogi. No i zobaczcie, jaki piach. Teraz dowiem się, po ile są truskawki. Następnie wyjadę z Olkusza i szukam miejsca na nocleg. Dzień dobry, po ile truskawki? 12 zł, panie. Aha, to poproszę tak kilogram. Obrodziły w tym roku, czy za sucho? Nie, to będzie jutro do wywrócenia. Po piątce mówię i nikt nie chce dać. Wino trzeba w truskawek zrobić. No, muszę to na wino wziąć. Jak? Potem chcę bym dał za koszyk. Za koszyk 5 zł. Tak byś chciał pan na wino. Widzi pan, że jestem obładowany. 12 zł. Taki oto unboxing. Ale już są na wykończeniu. Masakra, jakie słodkie. Wyjechałem z Olkusza, to właśnie minęło 80 km na liczniku, więc jest troszkę więcej. Teraz trzeba się rozejrzeć za odpoczynkiem. Miejmy nadzieję, że nie wyschła, ale my aż tak daleko nie. Motyl hakuje mi drona. Miało padać za półtora godziny. Pada już teraz. A teraz już mi jest wszystko jedno. Także powoli do przodu.